opóźnieniem. Bardzo ciekawy dział, czyli odszkodowania. Razem ze mną poprowadzi ten webinar. Jeżeli będzie mnie słabo słychać albo coś nie tak, to proszę pisać na czacie, nie krępować się. Przypomnę dla wszystkich, którzy jeszcze mnie nie poznali, nazywam się Tomasz Baszewski. Od 12 lat zajmuję się edukacją w branży finansowo-prawnej. Jestem też sprzedawcą. Dzięki temu pozyskaliśmy bardzo dużo klientów, aczkolwiek główną zaletą to jest edukacja, dzięki której po prostu nasi klienci odzyskują pieniądze w walce z towarzystwami ubezpieczeniowymi i bankami oraz realizują swoje cele. Firma jest młoda, prawie 5 lat, już przed nią zrzesza kancelarie prawne i nie tylko. Współpracują z nami też notariusze, biegli sądowi, rzeczoznawcy, specjaliści, tak jak pani Barbara Bochenek z wieloletnim stażem, czyli też eksperci jako dyżurni pomagają. Działamy w segmencie klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Obsługujemy też firmy spoza prywatnego kapitału, czyli budżetowe. Tak się stało, że na przykład mamy do czynienia z firmą z Kutna, z miejskimi zakładami komunikacji MZK, inaczej w skrócie mówiąc, więc też dużo się uczymy, jednak te korporacje też warto odwiedzać ze względu na to, że jeszcze mają dużo starszej szkoły, która się przekłada na dzisiejsze czasy. Warto z takimi ludźmi też współpracować. Okej. Misją firmy jest udzielanie pomocy klientom, konkretnym klientom, czyli poszkodowanym przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, poprzez edukację, dzięki czemu odzyskują swoje pieniądze, czas i spokój oraz realizują swoje cele. To, co powiedziałem wcześniej. Kolejna firma należąca do konsorcjum to Kancelaria Należności Finansów Team, w skrócie KNIF. Nie mylić z nożem. Jest to kancelaria, która powstała na potrzeby rynku. Jako została to firma powołana po to, żeby zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa poprzez budowanie nowych produktów, które powstały na skutek unowocześnienia branży, na przykład IT, i udoskonalenie funkcjonujących usług prawnych, upraszczania ich, żeby bardziej były zrozumiałe, oraz wdrożenie zawodu asystent prawny, który będzie łącznikiem między społeczeństwem a kancelariami, bo po prostu ważne jest to, żeby każdy miał prawo do tego, żeby poznać swoje za i przeciw, tak żeby podjął decyzję, a nie na przykład zadłużał się cały czas coraz głębiej. Metoda pracy to oczywiście już znana wszystkim, standardowa, aczkolwiek wyróżniająca się ze względu na czynniki pierwszy i ostatni, czyli ankieta. Ankieta, krótka ankieta dla osób, które zaczynają, dla naszych współpracowników jest bardzo pomocna ze względu na to, że zawiera kilka pytań, które nie męczą klienta. Często nasi współpracownicy pobierają też dokumenty i na podstawie takiej ankiety odbywa się bezpłatna analiza sprawy, która później, jeżeli jest to analiza prosta lub rutynowa, trafia od razu pod młotek, czy pod młotek, może nie od razu sędziego, aczkolwiek od razu trafia to na stół do mecenasa. Jeżeli jest to bardziej skomplikowana rzecz, to przeprowadza nasz współpracownik analizę prawną, która później jest oceniana przez odpowiednie osoby, głównie to są radcowie prawni czy adwokaci. Analizy często też są bezpłatne, z małymi wyjątkami. Oprócz analiz robimy też audyty. W przypadku Frankowiczów są to audyty bezpłatne. Raport, który klient otrzyma, informuje na pewno, jest to esencja potrzebnych informacji dla klienta, które powinny wpłynąć na podjęcie decyzji. Oczywiście równoznacznie to z ofertą. Oferta często kończy się w ten sposób, że klient po prostu ma do wyboru kilka opcji i też 80% naszych usług do dzisiaj, które zostały zawarte, są oparte na success fee, czyli prowizja po wygranej, czyli po sukcesie, gdzie klient po prostu też ma do wyboru opcję ryzykuje czy nie ryzykuje, czyli prowizja ekonomicznie rośnie, jeżeli ryzyko i koszty ponosimy nas po swojej stronie, to dzisiaj lub maleje ta prowizja, jeżeli klient też po prostu łączy się w tym sporze, a dzięki temu też jak klienci z nami walczą w ramię, idą z nami po prostu do boju,
i śledzą to wszystko, to po prostu bardziej uważają, a w ewentualnej przegranej wyciągają wnioski, ze względu na to, że mamy tak zwany sądolotek i warto o tym pamiętać, że nie zawsze coś, co jest oczywiste, okaże się wygraną, ale przynajmniej osoba, która z nami współpracuje poprzez też to prowadzenie i ten końcowy, bardzo ważny punkt, czyli serwis posprzedażowy, po prostu ma odpowiednie inne wartości. Okej, serwis mocno wprowadzaliśmy przełomie 2016-2017 rok, cały 2017. Dzisiaj też pewne nowości się będą pokazywać u Państwa. Pani Barbara już pewnie domyśla się o jednej rzeczy. Są wprowadzane dwie, bo ważne jest to nie jak się zaczyna i nie jak się kończy, tylko jak kontynuuje się współpracę i wychodzę z założenia, że trzeba tą kontynuację dalej pielęgnować, bo branża prawna to nie tylko problemy i nie tylko znajomi z problemami, ale również potrzeby, które można zrealizować i na przykład dać komuś cenę najważniejszą, najwyższą cenę, czyli dla jednych czas, a dla drugich osób spokój. Czy są jakieś pytania? Okej, nie ma, to przechodzimy do oferty. Oferta już Państwu pokazuję. Skład, takie główne, pięć głównych członów to polisolokaty, czyli produkty oparte na polegające na oszczędzaniu, które powstały w towarzystwach ubezpieczeniowych, a jak wiemy, towarzystwa są od ochrony kapitału, a nie budowania. Niestety opłaty, które towarzyszyły tym polisolokatom, były zbyt wysokie, niezgodne z prawem. Dzisiaj po prostu te sprawy prowadzimy od kilku dobrych lat. Odszkodowania to na dzień dzisiejszy mamy ten punkt przewidziany. Oczywiście zaraz oddam też głos pani Basi. Pomoc frankowiczom to jest walka z dużymi wiatrakami, czyli bankami, które są to jedne z największych instytucji finansowych, a jak wiemy, instytucje finansowe lubią instytucje państwowe. I często jest tak, że powstaje konflikt między bankiem a społeczeństwem i poparcie jest żadne dla społeczeństwa ze względu na to, że po prostu działa albo neutralnie, albo przychyla się ku stronie banku. Niestety taki mamy teraz od grudnia przypadek. Tematyka ZUS, Urząd Skarbowy, ochrona danych osobowych, planowanie podatkowe dotyczy przedsiębiorców. Myślę, że to logo należy tu zmienić, bo ten ZUS za bardzo nas straszy. Myślę, że coś trzeba będzie wymyśleć. Ważne jest to, że przedsiębiorca potrafi zarabiać pieniądze i potrafi je wydawać. Niestety często za dużo ich wydaje i są problemy z płynnością. Później mamy problemy z płaceniem podatków, a podatki to już też czasami sprawy karne skarbowe, gdzie przydają się adwokaci. Oczywiście takie osoby też współpracują z nami. Oddłużanie majątku, kredyty, windykacja. Często jest tak, że przez to, że nam ktoś nie zapłaci, a my tej osoby nie zwindykujemy, sami się stajemy dłużnikami. No więc staramy się pomóc, potrafimy to robić. Ważne jest to, żeby klient z nami współpracował. Niestety w tej gałęzi osób, gdzie są osoby zadłużone po prostu, no to jest też czynnik bardzo mocno emocjonalny, gdzie sytuacja jest taka, że te osoby robią ruchy nieodpowiednie, nieracjonalne. No ale co zrobić? Niestety czasami psycholog też jest potrzebny, a to jest po prostu już dziedzina, która często wykracza poza nasze możliwości. No ale staramy się uzdrowić kieszeń klienta, nawet poprzez już nie mediację, ale upadłość, bo czasami trzeba tą upadłość ogłosić. Dzisiaj też rozmawiałem z jednym z osób, które po prostu do tego będą niestety dążyły. Co do odszkodowań, ja tylko powiem w skrócie, że te odszkodowania to już bardzo dużo kancelarii robi. Każda kancelaria ma swoje know-how i tak dalej. Denerwuje mnie jeden fakt, że dużo na Facebooku, na przykład, czy innych portalach, czy w internecie pojawia się słowo najlepsze, największe i tak dalej. Ważne jest to, żeby się nie skupiać na pieniądzach, tylko na pomocy. Najważniejsze jest zdrowie człowieka, więc albo go wyślemy do tego lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli nie był w szpitalu i on go przekaże, jak zwał, tak zwał, do innych, typu ortopeda, neurolog, czasami dermatolog, co też jest ważne, bo po co mieć blizny na twarzy, czy nawet na plecach,
jeżeli jest to po prostu do wyleczenia, a nie martwić się o właśnie karoserię samochodu, którego i tak się już albo nie wyklepie, albo po prostu wymieni. Pomagamy w tym. Czyli ważne jest to, żeby nie iść do kancelarii, która najwięcej obiecuje, tylko do kancelarii, która po prostu kompleksowo podejdzie do problemu. A czasami jest tak, że po prostu jak ktoś mi powie, że nie mam auta zastępczego, no trudno, mam kolegę, który po prostu prowadzi firmę, mogę polecić, a poza tym mają Państwo, mogą żądać z towarzystwa takich aut zastępczych i do momentu naprawy samochodu muszą płacić, tak? Auto też musi być podobnej jakości, klas. Co robimy? To, co powiedziałem, pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych, z polis od sprawcy, pomagamy w poszkodowanych wypadkach komunikacyjnych w pracy, w rolnictwie. Robimy błędy w sztuce lekarskiej, odszkodowanie przesyłowe. Co nas wyróżnia? Prowadzimy sprawy karne, reprezentując poszkodowanego, a to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że sprawca wypadku broni się, jest to normalna, naturalna czynność i zatrudnia najlepszych adwokatów, a klienci nasi po prostu często zapominają o tym i czekają na sprawę cywilną. Czasami jest to po prostu za mało. Ze względu na to, że powinni działać wcześniej, bo na przykład sprawca udowodni, że jego pasażer na przykład przyczynił się do wypadku, bo nie chciał zapiąć pasu, tak? I wiele innych rzeczy. Cykl medyczny, o którym wspomniałem, jest też to ważne, żeby na czym polega nasze know-how. Myślę, że to jest żadna filozofia, aczkolwiek często zapominana, że tak powiem, wizyta odbywa u lekarza, który jest takim wprowadzającym. Później on wysyła nas do odpowiednich specjalistów. Po tych specjalistach rehabilitacja, później znowu do specjalistów podsumowanie. Bo co z tego, że będziemy mieć rozpoczęcie, kontynuacja, zakończenia nie będzie na zasadzie podsumowania, a wiemy, że my, te nasi, to nie lekarze, muszą mieć też opis sytuacji, jak się zakończyło leczenie, jaki jest uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście współpracujemy z lekarzami, no ale nie jesteśmy w stanie wszystkich, że tak powiem, wziąć pod skrzydła, więc. Lekarze nam są najczęściej potrzebni, ci bardziej biegli niż sądowi, niż zwykli. Ponad 90 spraw kończy się w sądzie. A sprawy to wypadki komunikacyjne i kolizje. Dlaczego aż tyle? Ponieważ uważamy, że ugody nawet przy stłuczkach parkingu pod supermarketem, które są wyceniane często na 800, 1200, należy się iść do sądu, bo klienci często mają uszczerbki. Nawet sobie nie zdają sprawy, bo później jest problem na przykład z problemy neurologiczne, albo są przypadki, tak jak mój znajomy klient jechał na motocyklu, po prostu kierowca płci żeńskiej tym razem po prostu ruszyła gwałtownie, wystraszyła motorystę, ten zahamował gwałtownie, ktoś w niego z tyłu uderzył. No i ten pan, który go uderzył, był sprawcą. On upadł po prostu, tak naprawdę stojąc w miejscu, został uderzony, upadł na bok, no i oczywiście gdzieś tam bark uszkodził i dostał odszkodowanie, nie 1200, tylko o wiele więcej. Już teraz nie chcę kłamać, bo nie pamiętam, ale to skończyło się w okolicach około 6000 zł. Uzyskujemy bardzo wysokie odszkodowania, dzięki temu właśnie, że idziemy na drogę sądową. Jeżeli podpisujemy ugodę, no to też jest różnica, czy to jest droga ugoda na drodze sądowej, czy też przed etapem sądowym. Są różni klienci. Dzisiaj mam do czynienia z klientem spod Wrocławia, który dostał bardzo mocną propozycję, bardzo dobrą propozycję ugody, bo przykładowo walczyliśmy tam o 60 kilka tysięcy. A propozycja poszła na 59 tysięcy złotych. Proszę mi nie wierzyć lub nie, ale klient się na to nie zgodził, bo twierdzi, że wygramy i walczy o wszystko. Mecenas trochę no, stwierdził, że jeżeli pieniądze nie są najważniejsze i klient chce poczekać, proszę bardzo. Ja jestem bardziej może nerwowy i bym ubrał tą ugodę, aczkolwiek no, klient, nasz pan, te kilka procent zyska więcej. I jego to jest decyzja. Płacimy najwyższe wynagrodzenia na rynku. To też zachęta dla naszych współpracowników, ze względu na to, że dzięki temu, że klienci są zadowoleni poprzez dobrą opiekę i wysokie odszkodowania, to jest efekt dodatni. Nie najwyższe, ale wysokie, no to po prostu też jest efekt nie tylko pojedynczy, bo i domina. A czym się może pochwalić nasza kadra? Gdzieś tutaj pośrednio współpracująca kadra naszych partnerów, czyli prawników.
No, na przykład pan Tomasz z Poznania obsługiwał sprawy w Smoleńsku, samoloty CASA przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej, czy też wybuch słynnego gazociągu w Jankowowie Przygodzkim. No, dzisiaj mieliśmy do czynienia z głośnym wybuchem i morderstwem, włącznie z tego, co mi wiadomo, we Wrocławiu. No, tutaj były poważniejsze straty, poważniejsze, przepraszam, nie w Wrocławiu, w Poznaniu, w samym Poznaniu. Tydzień czy 2 tygodnie temu kamienica, a jeżeli chodzi o Janków Żygocki, tam zginęły tylko 2 osoby, albo aż, byli to pracownicy kontroli z gazociągu. Przyjechali na kontrolę swoich pracowników, co się okazało, ta druga nitka, która była już zamontowana, została rozszczelniona, a pracownicy, wiedząc o tym, odprowadzili sprzęt budowlany, ciężki sprzęt na odpowiednią odległość, który po prostu nie uległ zniszczeniu, ale nie poinformowali ekipy czy też odpowiednich władz. No i z tego tytułu ich koledzy zginęli. Na szczęście nikt ze społeczeństwa nie ucierpiał w sposób śmiertelny, aczkolwiek poparzenia były wszelkiego stopnia. Więc sprawy poważne. Wracając do tematu odszkodowań, temat po prostu rzeka, dlatego też chciałbym, żeby mnie tutaj wspomogła pani Barbara. Chciałbym, żeby też po prostu nam z punktu praktycznego też naświetliła kilka spraw. Mamy dokumenty wiadomowe do pokazania państwu, możemy ją omówić w krótki sposób. Wniosek o analizę procedur odszkodowawczych. Oczywiście mamy tutaj też taki dokument mówiący, dlaczego jest system tutaj prowizyjny, czyli bierzemy środki od sukcesu z małymi wyjątkami. Jeżeli ktoś będzie potrzebował wytłumaczyć czy poznać całą esencję, nie ma problemu, Państwu tu przedstawimy. Czy też zestaw menedżera, który został stworzony i skopiowany z niektórych innych zestawów, ze względu na to, że po prostu uważaliśmy, że to nie będzie książka, tylko po prostu kompendium, zestaw taki menedżera dla osób, które chcą się bardziej zaangażować. Dobrze, to co, to pan Basiu, jak mogę, to poproszę cię o kilka słów na początek odnośnie jeszcze, nie wiem, o ofercie, Jestem, 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 czyli słyszę mnie, jestem. czyli nie wiem, podsumowanie tego, co powiedziałem, czy ewentualnie co pominąłem odnośnie oferty, no i porozmawiamy dalej jeszcze o tych wszystkich formalnościach. Wspomniałeś w którymś i tak zaraz mi się skojarzyło. Dzisiaj rozmawiałam z takim moim sąsiadem za 20. Miedzy może. Czyli mieszkańcem mojej parafii, jak ja to mówię, który od kilku lat walczył za pośrednictwem konkurencyjnej, nazwijmy to, kancelarii, czy tam firmy, która zajmuje się odszkodowaniami. Walczył w sądzie o odszkodowanie od zakładu, który miał uszczerbek na zdrowiu w wyniku pracy, zakład mu tego nie uznał. I dzisiaj do mnie mówi tak: wie pani co, już tam ja ileś wygrał, ale ręce mi opadają, bo poszedł ze mną na rozprawę prawnik. I jak mu pani sędzina zadała pytanie, Tak. W tej kwestii, to pan prawnik zrobił taką minę, jak dziecko 5-letnie, bo nie wiedział. Po wyjściu z sali rozpraw mówi do niego: panie Adamie, bo to oczywiście rozprawa odroczona, panie Adamie, niech pan tam zerknie, niech pan tam się przygotuje, bo on rozwodami się zajmuje na co dzień, ale wziął sprawę odszkodowawczą, no bo liczył na to, że będą pieniądze. Tylko pytanie w tym momencie jest takie, że gdyby tam poszedł prawnik czy osoba z branży odszkodowawczej, to po pierwsze inaczej by wyglądały te rozprawy, bo prawnik potrafiłby odpowiadać na pytanie sędziego. A tutaj sędzina stwierdziła, że no jak prawnik nie potrafi nic powiedzieć, no to właściwie po co on tam jest?
I takich przypadków w moim doświadczeniu, jakie mam w odszkodowaniach, miałam kilka, gdzie autentycznie prawnicy zajmujący się na co dzień rozwodami biorą sprawy odszkodowawcze, nie przykładają się do tego w sposób należyty i efekty potem są takie, że ludzie dostają dużo mniejsze sumy odszkodowania. A jeśli chodzi o całość, jak gdyby takiej wiedzy, którą powinniśmy wszyscy mieć, to zwykle nam się kojarzy odszkodowanie, jeśli mówimy o wypadki komunikacyjne, to nam się kojarzą najczęściej z wypadkami komunikacyjnymi, bo media nas zasypują tymi informacjami. Sam dałeś przykłady dzisiaj choćby zakładu, ale też słuchając wiadomości, co najmniej trzy wypadki podane były w mediach, gdzie w jednym cztery osoby zginęły przy zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Więc tych wypadków mamy bardzo dużo komunikacyjnych, ale są takie wypadki, do których dochodzi niekoniecznie na drodze, ale gdzieś tam na chodnikach, w zakładach pracy, w rolnictwie i ludzie zapominają o tym, że też im się należy odszkodowanie. Jeśli chodzi o rolnictwo, to jest w ogóle najtrudniejsza chyba branża, jeśli chodzi o odszkodowania. Natomiast podam taki przykład, który udowadnia, że warto walczyć o te odszkodowania. Babcia miele mięso w maszynce elektrycznej, po kuchni się pląta trzyletni wnuczek, a to mięso było przygotowywane dla jakichś zwierząt, których hodowlę prowadzili, była zarejestrowana rolnikami i tak dalej. No i nieuwaga babci, dziecko włożyło rękę do maszynki i zmiażdżyło mu praktycznie całą dłoń. No wiadomo, tragedia, wiadomo, że pierwsze, no to pierwsza pomoc, szpital i tak dalej, i tak dalej. Dopiero potem, kiedy zjawili się w tej rodzinie ludzie zajmujący się odszkodowaniami, uświadomili tej pani i całej rodzinie, głównie rodzicom, że należy się temu dziecku odszkodowanie, ponieważ ono mieszka w tym domu, gdzie mieszka również rolnik, który posiada polisę odpowiedzialności cywilnej i na tego rodzaju zdarzenia te polisy są. Jeżeli są oczywiście czynności związane z działalnością rolnika, osoby, które pomagają rolnikowi, na pewno są to schody wyższe niż przy Halo, halo. odszkodowaniach komunikacyjnych, ale warto o to powalczyć, bo na wsiach mamy bardzo dużo wypadków. Ja już nie mówię o maszynach rolniczych, które jeżdżą po polach, czy innych urządzeniach, które działają w gospodarstwie czy w dużych hodowlach. Tych wypadków jest naprawdę bardzo. Decyzje, że a nam się nic nie należy, to może lepiej jest zadzwonić na przykład do nas i dopytać, czy jest o co walczyć, czy rzeczywiście nam się nic nie należy. Dlatego ta wiedza jest konieczna i tutaj Tomek na początku powiedział, że działamy głównie pod kątem edukacyjnym, ale to nie znaczy, że jesteśmy już tylko i wyłącznie nauczycielami, szkoleniowcami, bo również pomagamy ludziom właśnie w tych trudnych sytuacjach. Nie wiem, kto nas słucha, bo jeżeli to, co widzę, no to jestem ja, Tomek i pan Dariusz. No tak, Natomiast, możliwe. Aczkolwiek nie no. wszyscy się ujawniają, bo to też jest tak, że jak ktoś nie wpisze imiona, to nie widzę, nie? No ale w jakiś sposób się musiał zalogować. No nie będę przypominać, że mamy 3,20 lat okres odszkodowawczy, w zależności od tego, jaka jest kwalifikacja zdarzenia. Oczywiście, jak jest wyrok w sprawie, no to jest 20 lat, jak nie ma wyroku, no to jest 3 lata. Niektórzy nie wiedzą, że 3 lata to nie jest od dnia wypadku, tylko od ostatniego dokumentu, który został na przykład przesłany przez towarzystwo do klienta, a może ludzie nie zgłosili. Niektórzy nie wiedzą, że aha, starałem się o odszkodowanie, coś tam dostałem, ale no nie wiem. Jeśli nie ma podpisanej ugody, to warto jeszcze do tematu wrócić, bo ugoda, jak gdyby.
zapytać o to. No i żeby nie przedłużać, to no, Tomek to wszystko zna, pan Dariusz już chyba też, uczestniczy w tych wszystkich naszych webinarowych spotkaniach. W związku z tym no, nie będę przedłużać tematu. Tak, No, tylko tak jak mówię, to dostajemy też maile. Znaczy, Basiu, bo my też te nagrania wysyłamy, bo są osoby, które już poprosiły nas o to. Aha, rozumiem, to nie ma Więc problemu. też chciałbym, żeby po prostu pokrótce też Dobrze, omówić na przykład na temat dobrze. dokumentów, bo tak mówię, są osoby, które dają już na link, tak? Znaczy na maila ze względu na to, że gdzieś tam Dobrze. są teraz na przykład w trasie. Ok. Dokumentacja, którą my sporządzamy w ramach firmy KNF, to są podstawowe dokumenty, gdzie przede wszystkim wniosek, który tu widać o analizę procedur odszkodowawczych, to jest dokument, w którym są podstawowe dane dotyczące osoby poszkodowanej lub osób uposażonych czy spokrewnionych, bo mogą być osoby na przykład małoletnie. Piszemy wszystko, co dotyczy tej osoby, czyli najważniejsze dane. Piszemy, jaki to był, jest rodzaj szkody, jaki rodzaj wypadku, data tego wypadku, czy już ktoś zgłosił do ubezpieczeniowego odszkodowanie lub nie. To są takie podstawowe informacje, które są niezbędne, żeby w ogóle temat rozpocząć. Powiem tylko tak, że jeśli chodzi o wypadki, do których wzywana jest policja, to policja, sporządzając notatkę, nie wręcza jej ani kopii tej notatki osobie poszkodowanej czy rodzinie osoby poszkodowanej. Po taką notatkę trzeba się na komendę upomnieć. W ubiegłym roku się troszeczkę zmieniły procedury i na komendach trudno wydają notatkę nawet osobie poszkodowanej. Jeżeli dowiadują się, że chodzi o odszkodowanie, no to pytają, czy jest jakiś pełnomocnik. Jeśli tak, to proszą, żeby ten pełnomocnik się zwrócił do nich o tę notatkę i ona jest wydawana bez problemu kancelarii. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie ma wzywanej policji, to każdy porządny kierowca, bez ubliżania komukolwiek, powinien w skrytce w samochodzie wozić druk oświadczenia. Bo czasami spisywanie na kartce, a najciekawsze jest, jak tej kartki nie ma, ani jedna, ani druga strona. Bo ten druk oświadczenia, w ogóle oświadczenie sprawcy jest spisywane na gorąco, czyli w momencie zdarzenia, czy tam po zdarzeniu, jeżeli się nikomu nie stało, bo wiadomo, że jeżeli są obrażenia ciała, no to musi być raczej wezwana policja, bo wzywane jest pogotowie i tak dalej. Natomiast jeżeli się nic nie wydarzyło, bardzo takiego, które no, zmusza do wezwania pogotowia, to jest to oświadczenie. Ale mam też taki przypadek, gdzie zostało sporządzone oświadczenie, potrącony został rowerzysta. Oczywiście rower został zniszczony, no, sprawca się przyznał do potrącenia tego rowerzysty, ale po kilku dniach od zdarzenia rowerzysta dopiero zaczął odczuwać dolegliwości upadku. I zadawał pytanie, czy on ma iść do lekarza, czy nie. No więc jeżeli ten ból jest z powodu tego upadku, no to dobrze by było jednak się przebadać, bo już pomijam sprawę odszkodowania, ale własnego zdrowia. Natomiast jeżeli chcemy się starać dodatkowo jeszcze o odszkodowanie osobowe, o zdarzenie, o tą szkodę osobową, to niestety, ale do tego lekarza pójść trzeba. Być może będą potrzebne jakieś badania typu, nie wiem, rentgen, jakieś tam inne tomografie czy inne. Poza tym od lekarza, u którego w takiej sytuacji będziemy, trzeba mu powiedzieć, żeby wpisał
albo uczulić, że to było po wypadku komunikacyjnym, czy w ogóle po jakimś wypadku, bo on wtedy, ten lekarz, odnotowuje w karcie pacjenta, że doszło do zdarzenia, czy tam do wypadku komunikacyjnego w tym i tym, i dzisiaj, czyli nie wiem, 3-5 dni po wypadku, pojawiły się jakieś tam dolegliwości. Proszę mi wierzyć, gdzieś tam nawet z opisanych zdarzeń jest wiele obrażeń ciała, które się naprawdę ujawniają po dłuższym czasie od wypadku, i są to zdarzenia, które czasami mogą nawet zagrażać życiu. Przykładem jest krwiak między skórą a czaszką, który to taki przypadek sprzed paru lat, który ujawnił się chyba dopiero po 1,5 miesiąca. Znaczy ujawnił, zdiagnozowano go, że przyczyny innych dolegliwości to właśnie był ten krwiak. Na dodatek kierowca, ten poszkodowany to był kierowca tira, gdzie do wypadku doszło we Francji. Na przejściu dla pieszych został potrącony przez samochód osobowy i uderzył o asfalt. Wtedy nic mu nie stwierdzono, a 1,5 miesiąca potem, kiedy już był w Polsce, okazało się, że to był skutek tego wypadku. Także warto iść do lekarza i wtedy oprócz szkody rzeczowej, bo ten przykładowy mój rower, który jest poważnie uszkodzony, to jeszcze jest szkoda osobowa. Rozumiem. I jeszcze Mając tylko jedno dobry zdanie samochód. powiem, że Proszę, jeżeli proszę. ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości i taka szarpanina myśli w głowie, a należy mi się albo mi się nie należy, to ja zawsze mówię, że kto pyta, nie błądzi. Dlatego telefon do naszej firmy to jest żaden problem. Wejście na stronę naszej firmy i napisanie wiadomości zapytania to jest też żaden problem. Znajdzie się osoba, która na to pytanie odpowie. Jeżeli będzie o co walczyć, to się skontaktuje z tą osobą. No bo takie Dobrze. błądzenie i pytanie znajomych, którzy tyle samo wiedzą, co i my, jeżeli nam doradzą, to możemy sobie, tak koło nosa nam może przejść na przykład parę tysięcy złotych. Oczywiście. Trzeba walczyć o to, żeby mieć pieniądze na to, żeby normalnie, spokojnie zakończyć leczenie lub je kontynuować, a nie po prostu skupiać się na tym, jak zaciągnąć na przykład pożyczkę banku na leczenie. Znaczy, jeżeli chodzi o kontynuację leczenia, to niektóre osoby, znałam też takie przypadki, że uległy wypadkowi i jak zadałam pytanie na odszkodowanie, a nie, no to muszę czekać na koniec leczenia. Ja mówię, nie, nie, nie. To jeżeli to taka sytuacja jest tylko w przypadku ubezpieczeń grupowych na życie, że oni oczekują dokumentacji z informacją w ostatnim dokumencie, że jest leczenie zakończone. Natomiast jeżeli mówimy o odszkodowaniach z OC sprawcy, czy z OC, nie wiem, samorządu miasta, bo na przykład droga była dziurawa, to nie czekamy na koniec leczenia, tylko jak najszybciej po wypadku już zgłaszamy sprawę do towarzystwa i sukcesywnie uzupełniamy dokumentację medyczną. Jest wiele przykładów na to, że ludzie na przykład zaczynają się leczyć i słyszą od lekarza, że no niestety potrzebna jest rehabilitacja. No i idą umówić termin rehabilitacji. Dzisiaj mamy marzec, a pacjent słyszy, że no tak, najbliższy termin na informacje ze skierowania pilne to jest listopad, gdzie osoba nie potrafi się na przykład normalnie poruszać, gdzie ma ogromne dolegliwości, więc do listopada nie czeka. No to najlepiej prywatnie. I zresztą otrzymuję taką informację, że no ale prywatnie to może być wcześniej. No to znaczy kiedy wcześniej? No na przykład w przyszłym tygodniu. No tylko że te zabiegi kosztują. I teraz osoba, która jest poszkodowana i ma wykupić leki, nie pracuje na przykład, albo jeżeli najgorsze jest, jeżeli osoba prowadzi działalność, no to wtedy
Jeżeli sama jeszcze tą działalność wykonuje, no to wtedy zostaje przy oszczędnościach, które jeśli są, to dobrze, a jeśli ich nie ma, no to nie ma na tą rehabilitację. A jeżeli sprawę zgłaszamy od razu, to osoba poszkodowana otrzymuje tak zwaną kwotę bezsporną, czyli takie pierwsze pieniądze, które pomogą jej właśnie w rehabilitacji i leczeniu, czy w zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb, które no, trzeba zaspokajać, bo bez tego się nie da żyć. Dlatego nie ma co odkładać, że aha, skończę leczenie, to dopiero wtedy zgłoszę się o odszkodowanie. Bo proces odszkodowawczy może trwać, tak jak ja mam taki przykład, 3 lata. Przez 3 lata klient dostaje co jakiś czas pieniądze, bo kolejna dokumentacja medyczna jest przesyłana, bo on Tak. jest ciągle leczony. No jeszcze są renty, jak to mówią często. Ze względu na to, że na przykład ZUS wypłaca, a towarzystwo wyrównuje, tak? I to przed etapem sądowym, tak jak u pana Pawła. No nie wiem, kto nas jeszcze będzie słuchał, czy odsłuchiwał tego webinaru, ale to taka informacja, bo troszkę się zmieniło w tej kwestii w ostatnich latach, jeśli chodzi o wypadki śmiertelne. Bez względu na to, czy one się wydarzą w komunikacji, czy w pracy, czy w rolnictwie, to otrzymuje nie najbliższy członek rodziny, czyli mąż, żona. Otrzymują również dzieci, otrzymują wnuki, otrzymują rodzice, dziadkowie, jeżeli w odpowiedni sposób zostanie przygotowana dokumentacja i udowodniona więź emocjonalna osoby zmarłej i tej, która się stara o odszkodowanie. Także są takie rodziny, gdzie ze śmierci jednego z ich członków dostaje 8 osób odszkodowanie. One Te kwoty są zapewne zróżnicowane, ale kilka lat temu nie było w ogóle o tym mowy. Poza tym No jeszcze i są jedna przypadki rzecz, te. tak, jeszcze jedna rzecz, która też w związku z tymi zmianami można wrócić do spraw starych, tak zwanych, czyli nie więcej niż 20 lat, bo jeżeli doszło do śmierci, to w tamtych czasach odszkodowanie dostawały właśnie osoby najbliżej spokrewnione. Natomiast jeżeli po tych zmianach, albo była kobieta w ciąży, czyli to dziecko było jeszcze w łonie, jemu też się należy odszkodowanie. Bo na przykład ojciec zginął. Czy byli wnukowie, byli małymi dziećmi, dzisiaj są dorosłymi, im się również należy ze względu na te zmiany. Dlatego czasami może w pamięci dobrze by było prześledzić, co się tam gdzieś wydarzyło, bo możemy wielu osobom pomóc. No to chyba tyle. Okej, to Ci dziękuję. Przypomniałeś mi ważną rzecz, bo nasze grono na szkolenie też 7-8 mocno się powiększa, ale nie jakoś, nie ilościowo, tylko jakościowo, bo potwierdzają mi osoby, które są dla mnie bardzo mocno doświadczone. I to nie tylko, nie mam na myśli tu odszkodowania, ale też inne dziedziny reprezentujemy. Chciałbym Państwu powiedzieć, że ważne jest dla nas to, żeby klienci po prostu o nas pamiętali pozytywnie. Czasami jest tak, że się przegra tą sprawę, ale wydaje mi się, że jeżeli przegramy, a klient będzie to świadomy, to po prostu nie będzie miał nam nic za złe. Też trzeba pamiętać o tym, że tutaj sobie pozwoliłem wyświetlić, że klienci, którzy idą na drogę sądową, mają dwie drogi. Pierwsza droga to jest prowizja od sukcesu, którą pobieramy, ona w wysokości jest w zależności od zdarzenia, na przykład 20% plus VAT. I wtedy też ten klient jest poinformowany o ryzyku sądowym, jeżeli idziemy na to, nie podpisujemy ugody, ponieważ te pieniądze, które towarzystwo wypłaciło do dnia, na przykład, nie wiem, 20 marca, uważa, że już to jest wystarczająca kwota, my nie. I trzeba iść do sądu, to jest klient informowany o kosztach. No i jeżeli klient
Zgadza się, to ma przynajmniej dwie możliwości. Pierwsza to jest taka, że prowizję potrącamy na koniec, oczywiście 20% szkody opóźnienia, tak jak wspomniałem, ale ponosi koszty też tutaj opłaty wstępnej, czyli do sądu, czyli opłatę pozwu 5%, ponosi opłatę związaną z wynagrodzeniem adwokata, no i oczywiście biegli sądowi, którzy prawdopodobnie będą powołani. Jeżeli chodzi o zwolnienie z kosztów, niestety to jest nieopłacalne, ponieważ po pierwsze to nie jest zwolnienie, tylko odroczenie kosztów. W momencie przegrania i tak je trzeba uiścić. Po drugie, ciężko jest dzisiaj po prostu uzyskać zwolnienie z kosztów w związku z tym, że sądy patrzą na finanse dosyć mocno. Kolejna sprawa, większość ludzi pracuje, więc coraz mniej jest tych zgód, a wydłuża nam się to około 6 miesięcy, więc szkoda czasu. I drugie rozwiązanie, gdzie klient nie ponosi ryzyka, bo w pierwszym jeszcze no, trzeba pamiętać, że jak przegramy, to koszty dla strony przeciwnej musi zapłacić. Po prostu bez ponoszenia ryzyka zwiększamy naszą prowizję o 5-10% do tej podstawowej, w zależności od sytuacji. Jeżeli to jest jakaś drobna sytuacja, to do 40% netto, a jeżeli to jest poważniejsza, to 35% netto plus VAT. Ważne jest to, że klienci muszą mieć tą świadomość, że w momencie przegrania to my ponosimy koszty i w momencie składania pozwu do sądu my ponosimy wszelkie koszty, czyli opłata mecenasa, koszty wyjazdów, opłata sądowa. Proszę pamiętać, że 5% od 100 tysięcy złotych to jest 5 tysięcy złotych, a w przypadku ostatnio Piotra, naszego kolegi z Kutna, kwoty roszczenia są tam około 600 tysięcy złotych. No to już łatwo policzyć, że to jest ponad, no ile nam, to jest 30 tysięcy złotych, tak? Więc te opłaty sądowe są, a rodzina jest za dosyć, są dzieci, które straciły rodziców. Dzisiaj po prostu w związku z tym, że pomimo tragedii los uśmiechnął się do nich i wykonują odpowiednie funkcje na różnych stanowiskach, więc zarabiają pieniądze, więc nie ma mowy o zwolnieniu z kosztów. Więc też mają prawo wyboru, czy idą drogą bardzo bezpieczną i my ryzyko bierzemy adekwatnie za podniesioną prowizję 5, 10, czasami 15%, lub po prostu opłacają, biorą ryzyko na siebie, wówczas mają tą mniejszą prowizję. Oczywiście w obydwu przypadkach walczymy do końca. No i trzecia opcja to oczywiście nie ich na drogę sądową, nikogo nie zmuszamy. Mamy klientów, którzy też pomimo tego, że proponowaliśmy im drogę sądową, zrezygnowali. Później do nas wrócili z zapytaniem, czy mogą jeszcze walczyć, bo na przykład córka dostała o wiele więcej. Niestety wtedy już ta droga jest zakończona. Oczywiście pieniądze trafiają na konto klienta lub na nasze konto, to w zależności od sytuacji. Wolimy, żeby to było do nas, dlatego że od razu rozliczamy prowizję i od razu płacimy też, wiadomo, wynagrodzenia swoim współpracownikom, podatki. A na to mamy 7 dni, aczkolwiek staramy się robić to z dnia na dzień, więc klienci nie czekają, nie muszą się stresować, a tak jak klient dostaje pieniądze, to też musi pamiętać o tym, że część tej prowizji, czy prowizję musimy pobrać, czyli część tej kwoty jest zabierana. To, co powiedziałem, zwolnienie z kosztów sądowych, jak Państwo tu widzą, ryzyko barki na klienta. Jest sceptycznie, oczywiście tutaj rynek się do tego ukierował. Mecenas twierdzi, że zwolnienie kosztów to tylko nazwa, w rzeczywistości oznacza odroczenie płatności. Na koniec procesu sąd w wyroku i tak orzeka o kosztach nakazujących zapłatę tego, czego na początku pozwolił nie zapłacić. Powtarzam, zwolnienie oznacza nic innego jak przesunięcie płatności w czasie. Zwolnienie z kosztów to brak obowiązku uiszczenia płat oraz zaliczki na ubiegłych. Zwolnienie z kosztów nie zwalnia natomiast z obowiązku zapłaty z góry kosztów procesowego dla pełnomocnika. Jeżeli przyjmiemy, że opłaty od pozwu zwykle wynoszą 800 tysięcy zł, a koszty zastępstwa najczęściej 2200 lub 4400 zł, to widać od razu, że zwolnienie z kosztów sądowych i tak nie ratuje finansów klienta. A są kancelarie, które po prostu jakby reklamują się tym, że zwalniają kosztów, albo przynajmniej mówią półprawdę na zasadzie, że oni walczą o zwolnienie z kosztów, ale różne są, nic nie mówią o efektach, a problem jest później z nazwą, problem dotyczy czasu,
który po prostu wydłuża się, klienci się denerwują, współpracownicy takiej kancelarii później muszą się tłumaczyć, a my od tego uciekamy. Więc pamiętać trzeba jedno, że po prostu kwestia finansowa też jest ważna, ponieważ XXI wiek zobowiązał branżę prawną do dwóch rzeczy, do myślenia pod kątem prawnym i logiki, czyli po prostu punktu ekonomicznego i prawnego, bo inaczej mówiąc zginiemy, a jeżeli klient po prostu będzie patrzył tylko na paragraf i nie zrozumie też tego, że na przykład czasami wygrana dla niego może być katastrofą, bo na przykład w innych przypadkach, może nie odszkodowawczych, ale gospodarczych, rodzina się odsuwa od takiej osoby, rozpadają się małżeństwa, to po prostu nie ma sensu walczyć, tak? A druga sprawa, czasami konsekwentne działanie czy upartość niektórych osób może spowodować, że po prostu pomimo tego, że odniosą zwycięstwo przed sądem, poniosą po prostu klęskę. Więc najważniejsze jest to, żeby a propos tej edukacji, pomagać ludziom, ale też, żeby byli świadomi, czy czasami warto walczyć, czy nie. Nie na zasadzie tak jak w latach 80., 90. mówiono, że nie warto grać, walczyć z sądem, ponieważ na 10 wygranych i tak 3 są tylko maksymalnie ściągalne. A my uważamy, że po prostu warto walczyć, tylko z głową, tak żeby po prostu w momencie porażki, mając na uwadze sądolotek, po prostu wiedzieć, dlaczego to się stało, a nie inaczej. Więc klient, nasz pan, do koloru, do wyboru, może brać ryzyko w 100% na siebie, w mniejszym procencie, a może w ogóle tego ryzyka nie brać w przypadku odszkodowań i być spokojnym. A cena spokoju jest też bardzo wysoka. Dziękuję pani Barbarze za przeprowadzenie tutaj razem ze mną tego spotkania. Nazwijmy go webinarem. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie z Państwa klientów zainteresowany, polecam wysłać taki link. Jeżeli ktoś się zastanawia, też, bo póki nie będzie miał suchych faktów, to powinien drążyć temat. A my analizę sprawy robimy bezpłatnie, więc decyzja, która będzie podjęta po naszych informacjach, myślę, że będzie słuszna. Ewentualnie można to skonsultować z inną kancelarią. Więc dziękuję bardzo. Państwu jutro zapraszam na 10:00, będą frankowicze. Temat franków, a w sobotę na godzinę 12:00, gdzie chcę się spotkać z osobami, które są zainteresowane też rozwojem firmy, zainteresowane szkoleniem, żeby się dowiedzieć troszeczkę więcej rzeczy. Zrobiłem ciekawe zdjęcie tablicy, którą rozrysowaliśmy 2 dni temu w biurze. Pokażę Państwu w związku z tym, że celem szkolenia jest budowanie, poszerzanie struktur KNF Team specjalistów, co za tym idzie też nowe wyzwania i to był cel. Myśleliśmy, że to jest też bardzo ważny powód, ale znaleźliśmy jeszcze 15 czy 16 innych powodów, dlaczego warto być na tym szkoleniu, czy przynajmniej wysłać osobę bliską, która po prostu jak wróci z tego szkolenia, pomoże nam w niesieniu pomocy klientom. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że każdy dzisiaj wrócił do domu bezpiecznie, pomimo porannych wypadków. Współczuję tym rodzinom, po prostu tym kierowcom, którzy byli też świadkami tego zdarzenia, bo słyszałem w radiu właśnie, że gdzieś przed godziną 8 rano doszło na starej siódemce do śmiertelnego wypadku, gdzie 4 osoby zginęły. Kierowca busa w ciężkim stanie po czołowym zderzeniu z osobówką został przetransportowany do szpitala. Dostaje trauma do końca życia. No i ktoś już niestety nie będzie jutro jechał do pracy czy do szkoły z dziećmi i tak dalej. Więc mam nadzieję, że tych sytuacji będzie jak najmniej. Tesla pomimo swojej porażki a propos samochodów, jedyna do tej pory, będzie dalej się rozwijać. Te samochody autonomiczne spowodują wzrost bezpieczeństwa o nawet, nie wiem, 90% i osób będzie ginąć 10 razy, 50 razy mniej na drogach. Dziękuję bardzo. Życzę udanego wieczoru i do usłyszenia. Dobranoc.